przyjemność przywitać Państwa na gali wręczenia 31. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego. O oficjalne otwarcie gali proszę dyrektora biblioteki, pana Leszka Palusa. 31. Ogólnopolską Nagrodę Literacką imienia Kornela Makuszyńskiego uważam oficjalnie za otwartą. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drogie dzieci, Ogólnopolska Nagroda Literacka imienia Kornela Makuszyńskiego przyznana zostanie po raz 31. Od 20 lat organizatorem nagrody jest Oświęcimska Książnica. W tej edycji zaprosiliśmy młodych czytelników do udziału w radosnych działaniach, które rozbudzały w nich zamiłowanie do czytania. Sięgnęliśmy po kamishibai, kolaż literacki, model czytania wrażeniowego i pedagogikę klanzy. Pracowni Koziołka Matołka powstały piękne rękodzieła, a w manufakturze słowa radośnie bawiliśmy się tekstem. Dzieci zostają czytelnikami na kolanach swoich rodziców. Podczas spotkań w Bibliotece Pacanów nadal wspólnym czytaniem cieszą się całe rodziny. Wszystko w oparciu o nowości wydawnicze, te sprawdzone, nagrodzone Koziołkiem w poprzednich edycjach nagrody. W bibliotece aktywizujemy, tworzymy, dobrze się bawimy, ale przede wszystkim czerpiemy radość z czytania. Sprawiamy, że zajęcia z książką są zaskakujące i nowoczesne, ale także zapadające w pamięć i inspirujące do dalszego kontaktu z literaturą. Przypomnę, że Nagroda Literacka przyznawana jest co rok żyjącemu polskiemu autorowi za książkę literacką dla dzieci młodszych opublikowaną po raz pierwszy w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Książki nagradzane powinny nawiązywać do tradycji słonecznej wizji twórczości dla dzieci, jaką wyznawał patron nagrody Kornel Makuszyński. 17 czerwca jury wybrało 10 spośród 94 zgłoszonych książek, które zostały nominowane do 31. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego. Swoją nagrodę przyznali również najmłodsi czytelnicy. Za moment poznamy oba werdykty, ale pozwolą Państwo, że przy tej okazji pięknie podziękuję całemu jury, które z trudem czytało aż 94 zgłoszone do tej edycji książki. Szczególnie chcielibyśmy podziękować panu Jerzemu Kumiedze, który jako juror czyta te książki od 15 lat i w tym roku przechodzi na zasłużoną emeryturę. Panie Jerzy, zapraszam serdecznie na scenę. To będzie, jedno, parę zdań. Z Jerzym znamy się już prawie 30 lat. Współpracujemy z Biblioteką Dolnośląską we Wrocławiu. Jak widać, to jest dość owocna współpraca. A ostatnimi laty, jak tutaj zostało powiedziane, jako członek jury naszej Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej. I chcemy mu na pamiątkę, zazdrosząc mu, że już będzie miał więcej czasu, i zaraz do tego się odniosę, będzie miał czas na czytanie książek. Taka statuetka, nie jest to koziołka, statuetka Koziołka Matołka, ale tu jakiś kałamarz, pióro, ponieważ musiał pisać recenzję tych książek, które były oceniane. Ale tak pomyśleliśmy sobie, że teraz jak będzie miał więcej czasu, to może zacznie pisać książki, bo w tym jest dobry. Jeżeli chodzi o literaturę, jest dobry w literaturze dziecięcej, ją zna od podszewki, współpracuje, pracuje nad czytelnictwem dzieci i młodzieży, więc uważamy, że to będzie przypominało, mamy nadzieję, bardzo dobre czasy naszej współpracy. I do zobaczenia w następnych latach, bo przecież odżywamy się, nie umieramy. Tak jest. Dziękuję serdecznie. Jestem bibliotekarzem i od 40 lat zajmuję się czytelnictwem dzieci. Ja niesamowicie jestem zadowolony z tego, że mogłem przez te lata również bywać w Oświęcimiu, bo pierwszy raz w Oświęcimiu w bibliotece, jeszcze nie tej takiej pięknej, ale innej, byłem w latach 90. Stąd z panem dyrektorem znamy się 30 lat. Około 30 lat, bo trudno mi w ogóle to zliczyć, nie jestem dobry z matematyki. Ale powiem jedno, że wszystko to, co działo się wokół książek nagradzanych i przede wszystkim to, że mogliśmy spotykać się i dyskutować o książkach, było dla mnie i rozwijające, i niesamowicie cenne. Dziękuję tutaj mojej najstarszej koleżance, jurorce,
pani Grażynie Lewandowicz, z którą się znamy już ponad 30 lat. Kiedyś to się odbywały oczywiście spotkania w Warszawie, w takich fajnych miejscach, gdzie jury obradowało. Teraz oczywiście wszystko się przeniosło do spotkań online. Nie jest to dla mnie zbyt ciekawe, bo żywy człowiek jest najważniejszy. I myślę, że do dzieci taki apel, żeby korzystały również ze spotkań na żywo ze swoimi rówieśnikami, żeby nie było tak, że jak jechałem niedawno pociągiem, jechało dwóch chłopców i obaj chłopcy byli razem, byli to bracia i rozmawiali sobie ze sobą przez telefon. Myślę, że online'owo jest fajnie, ale naprawdę najfajniej jest wtedy, kiedy jest wszystko na żywo. Myślę, że jeżeli chodzi o czytanie książek, to też fajnie jest, żeby czytać książki i papierowe, no bo ja przynajmniej na takich książkach się wychowałem. Zupełnie inaczej się to czyta, kiedy książka jest żywa po prostu. Także wszystkim tutaj zgromadzonym bardzo dziękuję za serdeczne przyjęcie. Przede wszystkim dziękuję i pani Monice, i panu Leszkowi za to, że przez tyle lat mogłem w tej bibliotece gościć i że mogłem tutaj być i że widziałem, jak ta biblioteka, czyli ten budynek powstawał i zawsze z chęcią tutaj przyjechałem. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Słuchajcie, teraz tutaj przedstawicielka ze Szkoły Stychów przeczyta pytanie i odpowie. Jaki tytuł nosi książka, której bohater Antek zmaga się z ciężką chorobą? Kruche życie pancernika. Brawo! Prawidłowa odpowiedź. Szkoła podstawowa numer 7 i 5. Podaj tytuł książki, w którym bohater są krowy. Trzy krowy w niebieskim kajaku Grabowski. Brawo, tak jest. Nawet jeszcze autor został podany. I mamy... No i zabor. O tajemniczych wakacjach z dziadkami oraz psem o słodkim imieniu Malina możemy przeczytać w książce pod tytułem Gniazdo Wampirów. Brawo, prawidłowo odpowiedzi i za to jest nagroda. Oczywiście brawa dla trzech uczestników i tym pomagających tam przy krzesłach. Serdecznie panią Alicję Ungę-Hoyer-Gołą, przewodniczącą jury, na scenę. Nagrody wręczać będą pan prezydent miasta Janusz Chwierut i dyrektor biblioteki pan Leszek Palus. Zapraszam na scenę. Witam państwa bardzo serdecznie. Witam wszystkich zaproszonych gości, przedstawicieli władz, pisarzy, krytyków, dziennikarzy, nauczycieli, ale przede wszystkim witam dzieci, bo to dla nich tutaj spotkaliśmy się i dla nich piszemy. Jury w składzie Małgorzata Wójcik-Dudek, Grażyna Lewandowicz-Nosal, Anna Krajewska, Jerzy Kumiega, Alicja Ungę-Hoyer-Gołąb. Obradując podczas
spotkania odnoszącego się do 31. Nagrody Literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego postanowiło tak oto. Powieść, o której mowa należy do nurtu prozy detektywistycznej, chętnie czytanego przez młodych odbiorców, rozwiniętego w polskiej literaturze dla dzieci przez tak wybitnych twórców jak Adam Bachdaj, Edward Niziurski, Zbigniew Nienacki. Moje pokolenie bardzo dobrze zna tamte książki. Podtrzymywanie tej tradycji stanowi mocną stronę utworu, który mam na myśli. Ponadto splot losów dzieci i ich dziadków to ważny, wartościowy składnik fabuły. Młodzi detektywi, Kacper i Lena, to aktywni, ciekawi świata i przygody, w dodatku odważni i pomysłowi rówieśnicy. Ich losy prowadzą czytelnika przez meandry tajemniczej historii. Za błyskotliwie skomponowaną fabułę i ciekawe kreacje postaci, które stawiają tę książkę w rzędzie interesujących, współczesnych powieści kryminalno-przygodowych dla młodszych nastolatków, za zręczne włączenie wątku fantastyczno-naukowego z obszaru fizyki, co bardzo urozmaica przygodową warstwę fabuły i uruchamia sferę domysłów, przypuszczeń, zaspokajając dziecięcą potrzebę kombinowania. Wyróżnienie otrzymuje... Justyna Drzewicka za książkę Gniazdo Wampirów, wydaną w wydawnictwie Dwukropek. Uwaga, uwaga. Świat na opak to jeden z ciekawszych i bardzo lubianych przez dzieci środków literackich. Pisarz doskonale wykorzystał go dla stworzenia niebanalnej historii Ofelii, Mućce i Gryzeldzie. Walor artystyczny podnosi też sposób narracji, w którym w opowieść główną wpleciony jest tekst zawierający opis sytuacji czytelniczej słuchającego bajki Jonasza. Chłopiec słucha, zadaje pytania i w ten sposób niektóre kwestie fabuły stają się lepiej zrozumiałe dla odbiorcy. Obok wyprawy kajakami, która stanowi podstawę fabuły, Jonasz ma też własne pomysły na życie krów. Mogłyby mieszkać w gniazdach, jak bociany, na przykład. Za ukrytą w bajdurzeniu opowieść o spełnianiu marzeń, choćby ich realizacja była bardzo trudna, za zmyślnie ukryte pod płaszczem nonsensownej fabuły i irracjonalnych działań bohaterek przesłanie, że wolność to wartość nadrzędna wobec wszystkich innych. Wyróżnienie otrzymuje... Andrzej Marek Grabowski za książkę Trzy prawy w niebieskich kajakach, wydaną przez wydawnictwo Adamada. Zapraszam. Z wydawnictwa chyba nie udało się dotrzeć pani Ewie, więc... Wyłącznie pan Andrzej przyjmie. I czas na nagrodę główną. Dorośli są przyzwyczajeni do myślenia, że dziecko jest istotą radosną i jest zajęte przede wszystkim zabawą, a trudne doświadczenia i powiązane z nimi refleksje czekają głównie na osoby starsze. Ta książka przeczy takiemu pojmowaniu dzieciństwa. Dzieje się tak głównie za sprawą pierwszoosobowej narracji głównego bohatera, Kacpra. Chłopiec w bardzo osobisty sposób opowiada o codziennych zdarzeniach, dodając do opowieści refleksje nad otaczającą go rzeczywistością. Wątpi w konieczność istnienia szkoły, nie zgadza się z każdą opinią wydawaną przez nauczycieli i otwarcie przyznaje, że los pokarał go bratem, a babcia jest złośliwa. Z pełną szczerością nazywa siebie łobuzem i oświadcza, że dąży do bycia liderem. Filozoficzna natura Kacpra każe mu dociekać wszelkich prawd i zastanawiać się nad istotą życia. Tym bardziej trudny staje się moment, gdy okazuje się, że jego brat jest ciężko chory, a życie nie układa się już tak łatwo jak wcześniej. Trudności przeżywane przez chłopca stają się przeżywaniem odbiorcy, konfrontując młodych czytelników z losem każdego człowieka, w który wpisane są radość, ale i smutek. Za opowieść, która przywiązuje czytelnika wagą tematu, dobrze skonstruowaną fabułą, nagrodę główną otrzymuje
Matejszewska za książkę Kruche życie pancernika wydaną przez wydawnictwo Skrzat. Zapraszamy na scenę autorkę i przedstawicieli wydawnictwa. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu, dziękuję czytelnikom i dziękuję naszym pisarzom, że napisali te piękne książki. Było tych książek naprawdę dużo, prawie 100. Przeczytaliśmy wszystkie. Wybraliśmy te, to nasz wybór. Mam nadzieję, że Państwu też się będą podobać. Dziękuję. Witam Was serdecznie. Nie wierzę w sumie. Bardzo dziękuję jury za docenienie mojej książki. Jest to naprawdę dla mnie bardzo ważne i niespodziewane, bo w sumie jak ją pisałam, to zastanawiałam się, czy ja w ogóle znajdę wydawcę dla takiej książki, a tutaj się okazuje, że została aż tak wyróżniona, więc bardzo za to dziękuję. Dziękuję też dzieciom tutaj za te piękne występy. Uwielbiam te piosenki, więc aż trudno było się nie poderwać do tańca, do klaskania, do wszystkiego. I dziękuję też wydawnictwu Skrzat, pani redaktorce Monice Sidzowskiej, która przeprowadziła mnie przez cały proces poprawiania tej książki z taką delikatnością, wyrozumiałością dla czasami takiego niewyparzonego języka. I dziękuję też ilustratorce, pani Zofii Zabrzeskiej, której niestety dzisiaj z nami nie ma, ale jej ilustracje po prostu przeszły moje najśmielsze oczekiwania i jak je zobaczyłam, to była taka zachwycona nimi. Zawsze mam jakieś właśnie oczekiwanie, jak będzie coś wyglądało i jak zobaczyłam te ilustracje, to byłam w szoku, że one są lepsze niż ja sobie wyobrażałam, więc bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim tutaj. Szanowni Państwo, poproszę jeszcze o pozostanie na scenie, bo przed nami jeszcze nagroda czytelników, którą przyznałyście, drogie dzieci, właśnie Wy. Zapraszam na scenę. To historia idealna, jest współczesna, ale jednocześnie zawiera w sobie czar magii, z którego nigdy nie chcemy wyrastać. Cudowny klimat, nieco strachu, dużo książek, legend i opowieści, nowi znajomi i stare rodzinne tajemnice, przygody, zaklęcia, tajemne przejścia i dyniowe babeczki. Swoją nagrodę przyznajemy książce Godzina czarów Małgorzaty Starosty. To ja jeszcze poproszę o kilka słów pana prezydenta. Zapraszam serdecznie do mikrofonu. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. To zawsze ogromny zaszczyt, kiedy mamy okazję wręczać właśnie nagrody, wyróżnienia najlepszym pisarzom książek dla dzieci. Myślę, że to jest coś, co z jednej strony nie doceniamy, jak jesteśmy dziećmi, ale to nam sprawia ogromną przyjemność i radość. Dzisiaj mamy Dzień Uśmiechu. Więc te książki generalnie budują właśnie poczucie radości, uśmiechu w nas, ale też, co ważne i na to ogromne podziękowania właśnie dla autorów, budują wasz charakter. Budują pozytywne postawy, pozytywne wartości i to wam się właśnie w życiu bardzo przyda. Także ogromne podziękowania za to, że oprócz uśmiechu właśnie kształcicie, budujecie młode pokolenie właśnie tych
dobrych wartości i dobrych postaw. Także ogromne podziękowania jeszcze raz. Gratuluję także wydawnictwom, bo to zawsze jest też pewna jakaś decyzja, którą Państwo podejmujecie, ale myślę, że jak tutaj zostało powiedziane, prawie 100 autorów zgłosiło się do tego konkursu, to naprawdę jesteście tutaj liderami i ludźmi, którzy osiągnęli sukces, a z racji tego, że jesteście ludźmi młodymi, to jeszcze dużo, dużo sukcesów przed Wami. Także dziękuję bardzo, a Wam młodym ludziom życzę, żebyście czytali, uśmiechali się i uczyli się z tych książek. Wszystkiego dobrego. A teraz nie bój się chcieć, nie bój się marzyć.